Teoretycznie powszechnie wiadomo, że na pieski się nie krzyczy i piesków się nie bije, a odpowiedzialny właściciel to nie posiadacz, a opiekun. Teoretycznie, bowiem organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt nadal niestety zbyt często prowadzą interwencje ratujące zwierzęta, wobec których stosowana jest przemoc. Wydawać by się mogło, że tylko takie jaskrawe przykłady jak torturowanie, głodzenie czy przetrzymywanie w fatalnych warunkach zasługują na potępienie, karę i niosą za sobą poważne konsekwencje dla psa. Oczywiście w takich sytuacjach należy reagować niezwłocznie, bo czasami brak reakcji na czas niesie za sobą skutki ostateczne. Ale poza takimi rażącymi sytuacjami, o których donoszą media, swoje małe dramaty przeżywają psy w tysiącach na pozór kochających domów. Samo hasło "nie wolno bić psa" to w moim odczuciu zdecydowanie za mało, bo pomiędzy wiedzą a świadomością jest jeszcze ogromna przestrzeń, w której trzeba umieścić argumenty, tak żeby zrozumieć, dlaczego stosowanie przemocy wobec zwierząt to bardzo zły pomysł. Zacznijmy od przepisów prawa. Znęcanie się psychiczne i fizyczne nad psem jest w naszym kraju przestępstwem. Aktem prawnym, który w Polsce reguluje m.in. kwestie postępowania ze zwierzętami kręgowymi, jest ustawa o ochronie zwierząt. Już w pierwszym rozdziale możemy przeczytać, że zwierzę jako istota żywa, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą i człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. W rozdziale 11 tejże ustawy mamy zapis, wedle którego ten, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, wówczas wymiar kary wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Warto tutaj wspomnieć o tym, że za znęcanie uważa się nie tylko bicie psa czy innego zwierzęcia, ale również złośliwe straszenie, przetrzymywanie na uwięzi powyżej 12 godzin, brak dostępu do schronienia, wody czy jedzenia, porzucenie oraz nieudzielenie pomocy w przypadku choroby. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce wciąż wszczyna się zbyt mało postępowań w stosunku do oprawców zwierząt, a wyroki, które zapadają, nadal są zbyt niskie. Jednak, co być może optymistyczne, statystycznie co roku zwiększa się liczba osób skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. I tak w 2015 roku było to 536 osób, ale już w roku 2019 było to 779 osób. W tym samym 2019 roku zapadł jeden z najwyższych wyroków w sprawie znęcania się nad zwierzętami i dotyczył mieszkańca Szczecina, który okaleczył koty i brutalnie zabił psa. W listopadzie tegoż roku zapadł wyrok skazujący go na 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Konsekwencje karne nie są dobrym argumentem, który może wpłynąć na zmianę ludzkich zachowań. Społeczeństwo powinniśmy raczej zachęcać i uświadamiać niż straszyć więzieniem i dokładnie analogicznie wygląda sytuacja u zwierząt. Bowiem, mówiąc w dużym uproszczeniu, teoria dominacji została obalona już dawno, a szkolenie awersyjne poprzez karanie zastąpiono wspieraniem pozytywnym, czyli nagradzaniem. Jednak wciąż wielu właścicieli stosuje kary cielesne jako metodę wygaszania niepożądanych zachowań. I od razu powiem, to nie działa. Mało tego, niesie ze sobą bardzo poważne, daleko idące konsekwencje i często skutki dokładnie odwrotne do tych, których oczekujemy. W teorii powszechnie wiadomo, że zadawanie bólu powoduje ból. Niestety w niektórych kręgach pokutuje zadziwiające dla mnie przekonanie, że pies to tylko pies. Otóż, jak już wcześniej wspomniałam, pies to istota żyjąca, która odczuwa cierpienie w takim samym stopniu jak my ludzie. Mało tego, nie może się nikomu poskarżyć, więc poza cierpieniem fizycznym równie mocno cierpi psychicznie. Pies, wobec którego stosowana jest przemoc fizyczna czy nawet sam krzyk, będzie odczuwał lęk. Zwierzę, które boi się swojego właściciela, nie jest skłonne do nauki i wykonywania poleceń, ponieważ w stresie pierwszym uczuciem, które wybija się ponad wszystko, jest strach. Długotrwały lęk może być przyczyną depresji, frustracji lub zupełnego wycofania. Pies, wobec którego stosuje się przemoc, nie ma zaufania, a więc i bliskiej relacji z człowiekiem. Z czasem nieufność może wykroczyć poza oprawcę i przenieść się w ogóle na wszystkich ludzi.
Zdarza się też, że pies jest lękliwy w stosunku do konkretnej grupy ludzi, na przykład mężczyzn. Najpewniej dlatego, że ze strony jakiegoś mężczyzny zaznał w przeszłości cierpienia. Często też konkretny przedmiot, na przykład but czy sama dłoń człowieka, używana jako narzędzie do zadawania kary, będzie budzić strach. To samo dotyczy miejsca. Są psy, które boją się na przykład wejść do kuchni, tylko dlatego, że zostały tam mocno skarcone, na przykład za zjedzenie czegoś ze stołu. U części psów stosowanie przemocy może wywołać skutki zupełnie przeciwstawne do tych omówionych przed chwilą. I tak zamiast wycofania pies może stać się agresywny w stosunku do właściciela i ludzi w ogóle. Często również takie zachowania jak niszczenie przedmiotów, niekontrolowane oddawanie moczu czy ucieczki mogą wynikać z pogłębiającej się frustracji. Niejednokrotnie docierają do nas z mediów informacje o dotkliwych pogryzieniach przez psy lub psach wałęsających się i atakujących ludzi bez powodu. Otóż nic nie dzieje się bez powodu. To my jako ludzie bierzemy odpowiedzialność za swoich podopiecznych i nigdy żaden pies nie zaatakuje bez przyczyny. Pamiętajmy o tym, że takie uczucia jak lęk czy frustracja nie znikają, a wręcz narastają z czasem. Psy, podobnie jak ludzie, mają granice swoich wytrzymałości, stąd czasem wystarczy kropla, by przelać czarę goryczy. I jeden z pozoru niegroźny gest staje się punktem zapalnym do ataku. Jeżeli obdarujemy swojego psa miłością i szacunkiem, to samo otrzymamy w zamian. Gdy jednak traktujemy psa z pogardą i stosujemy wobec niego przemoc, wychowujemy zwierzę zalęknione lub agresywne. Niestety, w związku z tym, że psy nie komunikują się w sposób werbalny, nie powiedzą nam, co czują. To my jako ludzie bierzemy za nie odpowiedzialność, zapraszając do swojego domu, i to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia im godnych i spokojnych warunków do życia. Może jeśli chcemy, żeby pies był naszym najlepszym przyjacielem, sami bądźmy ludźmi, z którymi chcielibyśmy się przyjaźnić. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.